Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Jakubczak i w dzisiejszym Wodę na Aglisonarze postaram się Państwu przybliżyć aktualną sytuację, sytuację na rynku warzyw w Polsce, szczególnie w kontekście cenowym, o którym słyszymy w ostatnich tygodniach tak naprawdę. Bardzo wiele, szczególnie w kontekście bardzo mocno rosnących cen warzyw. W tym materiale skupimy się głównie na najpopularniejszych wśród Polaków odmianach warzyw oraz na ich cenach, zarówno hurtowych, jak i skupowych. Aspekt detaliczny będzie wspomniany częściowo, ale niestety tutaj danych jako takich prezentować nie będziemy. Tak więc kontekstualnie zaczynając, jeżeli spojrzymy na to, jak układała się sytuacja inflacyjna w Polsce tak naprawdę od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku, to zauważymy, że w ujęciu rokrocznym warzywa oraz owoce były to kategorie produktów żywnościowych, których ceny rosły w znacznie wolniejszym tempie niż innych kategorii produktów żywnościowych. Jeżeli porównamy sobie to na przykład z olejami i tłuszczami, które widzimy tutaj absolutnie dominowały tak naprawdę do października, listopada 2022 roku, zauważymy, możemy tutaj porównać 30, 40 nawet procent wzrostu ceny z miesiąca na miesiąc do 8, 9 czy 10 w przypadku warzyw i owoców. Ten wzrost ceny warzyw i owoców rzeczywiście przyspieszył w ostatnich miesiącach, czyli tak naprawdę w końcówce 2022 roku i na początku 2023, niemniej nie był on aż tak, nadal był on niższy niż pozostałe ceny, czy też ceny innych wybranych kategorii. A więc przechodząc już do meritum, zacznijmy od cebuli, jednej z najbardziej nagłówkogennych, jedno z najbardziej nagłówkogennych warzyw w mediach w ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi właśnie o poziom cenowy. Ceny cebuli w hurcie już teraz, a raczej tydzień, dwa temu, przebiły poziom 4 zł za kilogram. Obecnie kształtują się one na poziomie nawet do około 4,2 zł za kilogram. Jednak pamiętajmy, że i musimy pamiętać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy doświadczyliśmy tak znacznych skoków cen tego warzywa na początku roku. Jeżeli przyjrzymy się w szczególności cenie skupowej, ale również cenie hurtowej, zobaczymy, że w okolicach stycznia, lutego 2019 roku mieliśmy sytuację, kiedy w hurcie cebula kosztowała nawet 3,5 zł za kilogram, a z kolei w skupie kosztowała ona około 3,30 do 3,40 zł za kilogram. Tutaj oczywiście warto nadmienić, że ceny skupowe są troszeczkę wolniejsze, ponieważ w przypadku cen hurtowych pokazujemy ceny dzienne, zaś w przypadku cen skupowych pokazujemy ceny miesięczne, tak więc mamy tutaj ceny tak naprawdę do stycznia tego roku. Jeżeli byśmy widzieli tutaj ceny skupowe za luty i marzec, pewnie byłyby one wyższe i wyższe niż to maksimum z roku 2019. Niemniej to nie jest pierwsza sytuacja, w jakiej jesteśmy, kiedy ceny cebuli absolutnie poszybowały w kosmos. Tutaj mamy po prostu złożenie wielu dodatkowych czynników, które te ceny jeszcze trochę wypchnęły. I oczywiście można by było je zrzucać na inflację, co jest w pewien sposób tłumaczone, co na pewno częściowo tłumaczy te wzrosty cen, które widzimy na początku roku, ale jest dużo więcej, dużo bardziej kluczowych czynników, które do tej sytuacji doprowadziły, nie tylko w przypadku cebuli, ale też w przypadku pozostałych warzyw, o których będziemy dyskutować i których generalnie ceny poszły w górę. Jeżeli chodzi o cebulę, no to czynniki, które przyczyniły się do tego znacznego wzrostu, to silny oraz sztywny popyt na cebulę w Europie. Cebulę ciężko jest w kuchni wymienić na inne warzywa. Albo się z cebuli korzysta, albo nie. Dlatego też ten popyt na cebulę w Europie i też na świecie jest bardzo silny i również bardzo sztywny. My jako Europejczycy konsumujemy tej cebuli bardzo dużo, jako Polacy konsumujemy bardzo dużo cebuli i tej cebuli po prostu musimy mieć odpowiednią ilość w naszej kuchni. Druga rzecz to spadki produkcji w Europie Zachodniej spowodowane suszą. To jest czynnik, który dość bezpośrednio wpływa na ceny cebuli
cebuli w Polsce. Nasi sąsiedzi z Europy Zachodniej, ich zbiory cebuli w roku 2022 były znacznie niższe niż zakładane. Mówi się o spadkach na poziomie od 5 do nawet 10%, jeżeli chodzi o plon. Z kolei zbiory cebuli w Polsce były na bardzo dobrym poziomie, dlatego też Europa Zachodnia, można powiedzieć, że czeka na tą polską cebulę. Eksport cebuli od tak naprawdę 2022 roku znacznie rośnie, przez co polska cebula zwyczajnie jest w cenie, a na naszym lokalnym rynku tej cebuli jest mniej, bądź musimy ją importować z innych krajów, żeby zaspokoić potrzeby lokalnego popytu. Dlatego też to zdecydowanie wpłynęło na wzrost ceny. To jest klasyczna gra popytu i podaży. Podaż jest mała, popyt nadal jest wysoki, cena idzie w górę. I tak jak już wcześniej wspomniałem, znaczny wzrost eksportu cebuli z Polski. Dlaczego on tak wpływa na cenę lokalną? No ponieważ jak już powiedziałem wcześniej, tej cebuli zwyczajnie mamy na rynku mniej. Przy podobnym bądź nawet mocniejszym popycie naturalnie ceny wtedy są podnoszone, żeby ten popyt w pewien sposób ograniczyć i zapewnić ciągłość dostaw. Przechodząc dalej, sytuacja, która wygląda na dość nieciekawą, ale też bardzo, bardzo jest to bardzo szybki skok. Chodzi tutaj oczywiście o kalafiora. Obecnie, jeżeli spojrzymy na ceny hurtowe, ceny kalafiora kształtują się na poziomie około 14 zł za sztukę. Co ciekawe, jednak jeszcze parę tygodni temu sięgało one nawet 21 zł za sztukę. Oczywiście mówimy tutaj o kalafiorze importowanym. My w tym okresie roku kalafiorów nie mamy praktycznie w ogóle z lokalnej produkcji. Może pojawiają się jakieś niedobitki i pojedyncze sztuki z uprawy szklarniowej, ale raczej jest to mniejszość. Dlatego tego kalafiora w pierwszym kwartale roku z reguły importujemy z zagranicy, głównie z Francji, Hiszpanii czy Włoszech. Także tutaj widzimy sytuację naprawdę astronomicznego wyskoku ceny. Jeżeli popatrzylibyśmy na poprzednie lata, to nawet maksima w poprzednich latach były na poziomie 7, 7,5 zł, może 8. Tutaj mówimy o wystrzale do 21 zł. To jest ponad dwuipółkrotny wzrost od, powiedzmy, najgorszych czasów w ostatnich 5-6 latach. Jednak, tak jak powiedziałem, był to wzrost dość krótkotrwały, cena wydaje się stabilizować i być w trendzie spadkowym, gdzie już zeszła poniżej nawet 10 zł. Oczywiście to 14 zł, o którym wspomniałem, to było w ujęciu uśrednionym za marzec. Aktualna cena jest bliżej 8-7 zł za sztukę. Na wysoką cenę kalafiora obecnie wpływa spadek produkcji w 2022 roku w Polsce o 2%. Tutaj trzeba sobie powiedzieć prosto, wiele warzyw i ich ceny są uzależnione od tego, jakie zbiory były w roku ubiegłym. Więc jeżeli mówimy o cenach na 2023 rok, przynajmniej do zbiorów w 2023 roku, ceny warzyw są mocno kształtowane przez to, ile tego warzywa zebraliśmy w roku ubiegłym, no chyba że mówimy tutaj o warzywie, które w 100% importujemy. Niska podaż kalafiora we Francji i Włoszech z powodu suszy, również w Hiszpanii z powodu nagłego ataku zimy. Ten nagły atak zimy w Hiszpanii jest to wątek, który będzie się przebijał w naszej dzisiejszej rozmowie dość często, ponieważ wpływa on nie tylko na produkcję kalafiora, mniejszą dostępność jego na europejskich rynkach, ale również na inne warzywa, o których wspomnę później. Tak więc mamy tutaj niską podaż, dlatego automatycznie te ceny są wyższe. Również przy niskiej podaży jednostkowe koszty transportu warzywa rosną, co oczywiście odbija się na cenach finalnie, które my jako konsumenci czy hurtownicy płacą za takie warzywo. Nie zapominajmy, że transport warzyw, szczególnie świeżych warzyw, no nie, po pierwsze nie należy do najtańszych, po drugie nie należy do najłatwiejszych logistycznie.
Te warzywa muszą być przewożone szybko, nie mogą być przewożone na dalekie odległości, są dużo bardziej skore do uszkodzeń podczas transportu niż inne dobra, dlatego też koszty same w sobie są wysokie, a teraz są jeszcze wyższe, ponieważ oczywiście są one rozkładane na sztukę, tych sztuk na rynku zwyczajnie jest mniej. Więc kontynuując, przechodząc do następnego warzywa, ale może do bardziej pozytywnych informacji, szczególnie dla konsumentów, oczywiście dla producentów kapusty sytuacja może nie być, na pewno nie jest aż tak pozytywna. Kapusta jako jedne z niewielu warzyw obecnie notuje spadki cen zarówno w hurcie, jak i w skupie. Jeżeli spojrzymy na ceny hurtowe, miesięczne ceny skupowe, widzimy, że obecnie ceny kapusty kształtują się w uśrednionym marcu na poziomie około złotych 30 zł za kilogram. W przypadku cen hurtowych, w przypadku cen skupowych mamy ostatnie ceny na poziomie około 1,6-1,7 za styczeń 2023 roku. W analogicznym okresie 2022 roku, czyli w marcu 2022 roku, kapusta kosztowała około 1,70 zł, 1,80 zł za kilogram, czyli już teraz kapusta jest tańsza niż w roku 2022, a zdecydowanie jest też tańsza niż to, co widzieliśmy w 2019 roku, kiedy ceny kapusty w wyniku suszy, która absolutnie zdziesiątkowała zbiory kapusty i tej kapusty zwyczajnie nie było na rynku, dochodziły nawet do blisko 4 zł. Maksimum, jaki widzieliśmy, to było 3,8 złotego, czyli tak naprawdę ponad trzykrotność obecnej, prawie trzykrotność obecnej ceny kapusty w hurcie. Co ciekawe, pomimo tego, że obserwujemy od lat tak naprawdę spadek powierzchni upraw kapusty w całej Polsce, ceny tego spadku generalnie nigdy nie odzwierciedlały, od kiedy ten spadek zaczął się tak naprawdę na rynku dziać, ponieważ no, przy mniejszej dostępności te ceny powinny iść w górę, jednak tak naprawdę ceny kapusty rządzą się trochę, jak widać, innymi prawami. Ale z czego wynika obecny spadek cen? Obecny spadek cen wynika głównie z dwóch czynników. Po pierwsze, sytuacja, którą mieliśmy na początku 2022 roku, czyli pierwszy kwartał, styczeń, luty, marzec, to była sytuacja dość kuriozalna, ponieważ zwyczajnie skończyła nam się kapusta na naszym rynku. Nie był to efekt zbiorów. Zbiory były dobre, zbiory w roku 2022 i 2021 były bardzo podobne do siebie. Jednak była to kwestia dużo wyższego popytu, ale nie był to popyt z Polski, był to popyt z zagranicy. Bardzo dużo kapusty na początku 2022 roku zostało wyeksportowane za granicę, szczególnie do Czech czy do Słowacji, w których konsumpcja tej kapusty jest bardzo wysoka. Jednak susza doprowadziła do tego, że zbiory w tym 2021 i 2022 roku były znacznie niższe, dlatego eksporterzy zwyczajnie sprzedali dużo kapusty na tamtych dwóch rynkach, i kapusty na polskich rynkach już na początku roku zwyczajnie zabrakło. Musieliśmy posiłkować się nawet importem interwencyjnym z Niemiec. Z reguły, jeżeli chodzi o Niemcy i handel międzynarodowy, to raczej idzie w drugą stronę. My głównie eksportujemy do Niemiec, mało od nich importujemy. No i też musieliśmy importować kapustę za euro, dlatego też była ona automatycznie droższa. Z drugiej strony no, mamy też spadek popytu lokalnego i tego globalnego. Jeszcze wrócę, czyli no, w 2023 produkcja kapusty w tych właśnie krajach, które nam ten popyt na handel międzynarodowy absolutnie wystrzeliły w niebo, no tego popytu już tam nie ma. On się dość mocno skurczył. Mamy kapustę do zagospodarowania na lokalnym rynku. Z kolei popyt lokalny według ekspertów, według ludzi blisko rynku, czy pracujących na chociażby na giełdzie, w Broniszach, ten popyt lokalny widocznie się, jak widać, się kurczy. Mniej kapusty sprzedaje się w dyskontach, w supermarketach, mniej kapusty sprzedaje się na rynkach hurtowych. Cena też spada, mówimy nawet często o dołku złotówki czy złoty
10. Oczywiście nie można tutaj zapominać o tym, że cena na poziomie złoty 70, złoty 80 to był wyjątek od reguły. Średnioroczna cena złoty 60 za kapustę, czy którą obserwowaliśmy w 2022 roku, cena skupowa, czy ponad 2 złote w roku 2019, to były wyjątki od reguły. Z reguły cena kapusty w skupie pasowała się na poziomie 70 do 80 groszy, więc nadal nie jest to aż tak zła sytuacja, jak można by było zakładać, no ale też oczywiście od strony producenta nikt nie chce widzieć spadku cenowego, od strony konsumenta. Konsumenci no, mogą się cieszyć, że chociaż ta kapusta będzie tania. Przechodząc do marchwi. Obecne ceny marchwi są tak naprawdę odzwierciedleniem stałego, silnego popytu na marchew, jak i presji inflacyjnej na tą marchew. Jeżeli spojrzymy na ceny hurtowe, jak i również na ceny skupowe, widzimy, że marchew na początku 2023 roku absolutnie wystrzelił, jeżeli chodzi o cenę. Obecnie cena marchwi w hurcie w marcu wynosi około 2,80 zł za kilogram, co jest znacznie wyższym poziomem niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy to ta cena była na poziomie około złotówki za kilogram, także mówimy tutaj o dość znaczącym wzroście, prawie trzykrotnym wzroście ceny. Co ciekawe, praktycznie cała produkcja marchwi zostaje w Polsce. Często my też nawet doimportowujemy odrobinę marchwi. Nie są to duże ilości, to jest około 5 do może 10% naszej całkowitej rocznej produkcji, ale mówi nam to wiele o tym, co kształtuje ceny tej marchwi. Jeżeli ta produkcja jest bardzo mocno zlokalizowana, tak naprawdę tylko do Polski, ponieważ cała produkcja praktycznie zostaje sprzedana na lokalnym rynku, mówi nam to tyle, że cena jest determinowana przez lokalną grę popytu i podaży. Tak więc nie mamy tutaj międzynarodowych czynników, które mogłyby na nią jakoś szczególnie wpłynąć. Tak więc obecnie wysokie ceny marchwi odzwierciedlają po pierwsze oczywiście presję inflacyjną na cenach, którą cały czas mamy. Inflacja cen żywności nadal jest wysoka. Nadal mamy bardzo silny popyt lokalny. Marchew jest wykorzystywana zarówno oczywiście do konsumpcji świeżej, jak i w bardzo dużej części przetwórstwa żywności w bardzo wielu produktach, dlatego jest to bardzo ważne warzywo właśnie dla przetwórców i producentów żywności w Polsce. Mniejszą produkcję w 2022 roku, to ponownie wspominam o produkcji, ponieważ jeżeli mamy ten rynek mocno zlokalizowany, to produkcja z roku poprzedniego bardzo mocno wpływa na to, jak kształtowała się będzie cena w roku następnym, tak naprawdę do zbiorów, czyli w tym pierwszym półroczu, czy nawet w pierwszych trzech kwartałach czasami na następnego roku. Tutaj mamy spadek produkcji w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 o prawie 8%, co zdecydowanie zostanie przeniesione na wzrost ceny. Mamy również, zaczyna już nam się sezonowy wzrost ceny, tak naprawdę na początku roku, który wynika z tego, że zwyczajnie kończą się zapasy lokalnie wyprodukowanej marchwi. To, co poszło do przetwórstwa, zostało już przetworzone, to, co jest przechowywane, no, to już zwyczajnie nam się kończy, dlatego tej marchwi lokalnej jest coraz mniej. Musimy się posiłkować importowaną marchwią, która oczywiście naturalnie jest droższa z racji po pierwsze słabej złotówki wobec euro, ponieważ większość importów mimo wszystko rozliczamy w euro, oraz mniejszej produkcji wśród eksporterów do Polski. Głównie marchew do nas eksportują Włochy, Holandia i Hiszpania. Hiszpania oczywiście wiemy, dlaczego ma problemy z produkcją marchwi. Włochy i Holandia oczywiście jest to kwestia suszy zeszłorocznej, po prostu zwyczajnie mają tej marchwi dostępnej na eksport mniej. Ziemniak jest drugą sytuacją, kiedy widzimy, że bywało gorzej. Ceny ziemniaka obecnie są kształtowane przez niską lokalną podaż i braki taniego ziemniaka skrobiowego w skupach. Jeżeli spojrzymy na ceny hurtowe, to cena ziemniaka w hurcie w marcu 2023 roku wynosiła około 1,20 zł za kilogram i była o około 20% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Czyli widzimy, że jest rzeczywiście ziemniak droższy, no ale nie są to aż tak
tak ogromne różnice, jeżeli chodzi o ceny w ujęciu rokrocznym, tak jak w przypadku niektórych z produkcji, o które omawiałem wcześniej. Zdecydowanie nie jest to najwyższy poziom cen ziemniaka, jaki obserwowaliśmy w ostatnich latach. W pierwszym kwartale 2019 roku ceny ziemniaka sięgały nawet 2,5 zł. Przypominamy 2019, dość mocna susza, która bardzo mocno zdziesiątkowała uprawy warzyw i owoców w Polsce. Tych warzyw i owoców mieliśmy bardzo mało z lokalnej podaży, dlatego też ich ceny absolutnie kosmicznie rosły. Na ceny ziemniaka głównie wpływa produkcja w roku poprzedzającym oraz częściowo koszty importu. A jednak ten wpływ kosztów importu jest dość niski. Tutaj na kształtowanie się ceny wpływa głównie, powiedziałbym, w 80 do nawet 85% cenę kształtuje produkcja, a raczej zbiory w roku ubiegłym. A jeżeli przesiedzimy zbiory w roku ubiegłym w kontekście lat jeszcze poprzednich, to w 2022 roku zbiory ziemniaka spadły aż o 13%, do poziomu 6,2 miliona ton. Jest to jeden z najniższych zbiorów, jakie obserwowaliśmy w ostatniej dekadzie, jeżeli chodzi o ziemniaka. Nawet w 2019 roku, który był uważany za naprawdę zły i zdziesiątkowany przez suszę, tego ziemniaka zebraliśmy więcej, bo zebraliśmy 6,5 miliona ton, ale oczywiście tutaj nie możemy zapominać o tym, że tak jak w przypadku kapusty, w przypadku ziemniaka mamy też trend spadkowy, jeżeli chodzi o powierzchnię zasiewów i generalnie produkcję. Tak więc tak jak płynność gdzieś tam pozostaje na podobnym poziomie prośnie, no to po prostu tego ziemniaka in bulk, jeżeli weźmiemy powierzchnię, produkujemy mniej. I teraz przejdźmy do kilku produkcji, które najczęściej pojawiają się w nagłówkach mediów w ostatnich tygodniach i miesiącach, nawet częściej niż cebula, to oczywiście pomidory. Chociaż ceny pomidorów obecnie mogą szokować, to nie są to niespotykane wcześniej poziomy. Już widzieliśmy niejednokrotnie tak wysokie ceny pomidora, szczególnie jeżeli spojrzymy na pomidory szklarniowe czy pomidory z importu z Hiszpanii. Obecnie ceny pomidorów szklarniowych z Polski są na poziomie około 12 zł 30 groszy za kilogram. Z kolei w analogicznym okresie 2022 roku wynosiły one około 18 zł 25 groszy za kilogram, czyli to było aż o 33% wyższa cena niż obecnie. W przypadku pomidorów importowanych z Hiszpanii obecnie kosztują one 17 zł za kilogram. Jest to rzeczywiście o 41% więcej niż w marcu 2022 roku, kiedy kosztowały około 10 zł za kilogram. Drugim kierunkiem, z którego my również importujemy pomidory właśnie w tym okresie, powiedzmy w pierwszym kwartale roku, kiedy dostępność jest na rynku jest niska, to oczywiście poza Hiszpanią wchodzi też Afryka Północna, głównie Maroko, częściowo też Algieria, ale głównie Maroko. W przypadku cen pomidorów importowanych z Maroka dynamika wygląda bardzo podobnie jak w przypadku Hiszpanii, jednak możemy liczyć, że te ceny są około 1,5 do 2 zł w większości niższe niż te pomidory z Hiszpanii. No i dlaczego mamy taką sytuację cenową? Dlaczego pomidory szklarniowe mają cenę taką, jaką mają? Dlaczego pomidory z Hiszpanii są tak absurdalnie drogie i również z Algierii? Zacznijmy może od importu i też od kontekstu importowego. Tak więc na początku roku oczywiście pomidory są poza sezonem, więc mamy tak naprawdę w Europie dwa źródła tych pomidorów. Produkcja szklarniowa, zimowa bądź nawet całoroczna oraz import właśnie z Hiszpanii, z Afryki Północnej, gdzie ta produkcja może być kontynuowana przez zimę z racji bardzo ciepłych zim i niskich kosztów. Od strony importu z Hiszpanii, z Afryki Północnej, niestety tutaj mamy wydarzenie jednorazowe, ogromny atak zimy w Almerii czy właśnie na wybrzeżu Maroka, które doprowadziły do tego, że wiele upraw po prostu zostało zdziesiątkowanych i zarówno Hiszpania, jak i Maroko nie były w stanie zabezpieczyć odpowiedniego wolumenu, aby usatysfakcjonować popyt w Europie, na który
Europa dość mocno liczyła. Z drugiej strony, w takich sytuacjach mamy też w zapasie w Europie produkcję szklarniową. Niemniej przez bardzo wysokie koszty energii, ponieważ no, koszty ogrzewania i koszty naświetlania są to dwie z najbardziej kosztogennych części uprawy szklarniowej. Przez właśnie wysokie koszty energii, czyli węgla, gazu, wielu szklarniarzy albo zrezygnowało z produkcji na rok 2023, albo ją przesunęło. Więc jak mieliśmy producentów chociażby w Holandii czy w Polsce, którzy mogli te pomidory produkować przez zimę, mogli oni zwyczajnie zrezygnować, przesunąć produkcję na cieplejszy okres, wtedy kiedy nie muszą aż tak bardzo tych szklarni ani dogrzewać, ani doświetlać. Dlatego też mogą na tych kosztach zaoszczędzić. Tak więc tutaj mamy właśnie te dwa czynniki, które tą cenę pomidorów obecnie kształtują, czyli właśnie brak dostępności tak naprawdę europejskich szklarniowych pomidorów i problemy z dostępnością alternatywy, czyli pomidorów z Hiszpanii i z Afryki Północnej. W przypadku ogórków krótkich, jak i gruntowych, obecne ceny są wyższe niż w ubiegłych latach. Oczywiście mówimy tutaj o analogicznych okresach. Jeżeli spojrzymy na ogórka gruntowego i na ceny hurtowe, to widzimy, że były momenty, były okresy, kiedy te poziomy cen były wyższe niż teraz. Ceny ogórka krótkiego w marcu, oczywiście ceny hurtowe, wynoszą 12 zł za kilogram. Jest to 25% wyższy poziom niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jednak spadły one już poniżej poziomów maksymalnych z poprzednich lat. Jeżeli spojrzymy sobie na bieżące ceny, czyli z ostatniego tygodnia tak naprawdę, zobaczymy, że ceny ogórka kształtują się już na poziomie około ogórka krótkiego, na poziomie poniżej 12, czasami nawet poniżej 10 zł, jak porównamy sobie z tymi okresami w roku 2020, 2022 czy 2021. Jest to zdecydowanie niższy poziom. No i również tutaj widzimy ten trend spadkowy po chwilowym i dość drastycznym skoku do ponad 24 zł za kilogram. Ta cena powoli zaczyna się stabilizować. Jeżeli chodzi o ogórka gruntowego, no to w hurcie kosztuje on obecnie 23 zł za kilogram, to jest poziomem o 10% wyższym niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jednak nadal jest to poziom odbiegający od najwyższych historycznych cen. Historycznie ogórek gruntowy był w stanie osiągnąć nawet ceny nawet 31,5 zł w marcu 2021 roku, czy 26,5 w marcu 2018 roku. Na poziom cen ogórków wpływają podobne czynniki co na ceny pomidorów, czyli mamy z jednej strony produkcję szklarniową, która kształtuje tam cenę tego ogórka krótkiego w okresie zimowym. Mamy też produkcję zagraniczną, czyli ten ogórek gruntowy, ogórek krótki, też częściowo pochodzący z Hiszpanii czy z północnej Afryki, dlatego też czynniki, które wpływały na ceny pomidorów, wpływają również na ceny ogórków i działają, powiedzmy, z taką samą mocą. Przechodząc do kolejnej bohaterki nagłówków, czyli papryki. Jeżeli spojrzymy na paprykę, no to wysokie ceny papryki wynikają głównie z braku lokalnej dostępności, z silnego popytu na importowane warzywo i ograniczenia produkcji wśród eksporterów, czyli ponownie mówimy tutaj o bardzo podobnej sytuacji jak w przypadku pomidorów czy ogórków. W pierwszym kwartale roku każdego papryka w Europie pochodzi głównie z importu z Hiszpanii i Afryki Północnej. Z kolei w marcu i kwietniu powinna pojawiać się już lokalna produkcja szklarniowa, której w tym roku praktycznie nie mamy, ponieważ w dużej mierze jest ona zwyczajnie przesunięta w czasie. Dlatego nie mamy tutaj tej części lokalnej produkcji szklarniowej, która mogłaby tę sytuację podreperować.
Jeżeli chodzi o ceny w marcu, pomimo bycia wyższymi niż historyczne maksima, ceny papryki czerwonej i żółtej spadły do poziomu 12,50 zł za kilogram i to było prawie 60% mniej niż w lutym 2023 roku, także ponownie jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym po bardzo szybkim i gwałtownym wzroście do poziomu ponad 22 zł za kilogram. W przypadku papryki zielonej nadal obserwujemy wzrosty cen z miesiąca na miesiąc, czyli w marcu była ona droższa niż w lutym roku 2023, jednak ich skala jest dużo mniejsza niż w porównaniu tak naprawdę do jakiejkolwiek innej produkcji, o której Państwu dzisiaj opowiadam, bo było to zaledwie 3% w górę w marcu 2023 roku w porównaniu z lutym. Tak jak wspominałem przed chwilą, na sytuację cenową w 2023 roku wpływa głównie sytuacja pogodowa w Hiszpanii i Maroku, jak i brak lokalnej podaży szklarniowej. Przepraszam. Tak więc to są te dwa główne czynniki, które powodują tak wysokie ceny zarówno papryki czerwonej i żółtej, jak i papryki zielonej. Więc podsumowując, tak, sytuacja na rynku warzyw jest bardzo napięta, jeżeli chodzi o ceny. Oczywiście konsumenci są również dużo chętniejsi do, dużo bardziej skorzy do rezygnacji z niektórych produktów, do pilnowania swojego budżetu w obliczu inflacji, dlatego może to też w pewien sposób te ceny potęgować, ponieważ no, niższy nadal jest to czynnik, który na tą cenę wpływa. Niemniej najważniejsza rzecz, o której nie możemy zapominać, to to, że powoli zbliżamy się już do sezonu, zbliżamy się do okresu, kiedy pojawia się lokalna produkcja, kiedy pojawi się prawdopodobnie opóźniona produkcja szklarniowa, dlatego te ceny na pewno sezonowo spadną. Teraz pojawia się pytanie, jak niskie dołki sezonowe w tym roku, jakich doświadczymy. No raczej nie spodziewałbym się tutaj dołków sezonowych, szczególnie powiedzmy w przypadku warzyw gruntowych, czyli ziemniaków, cebuli, kapusty, marchwi, nie spodziewałbym się na poziomie takim samym bądź niższym jak w zeszłym roku, jak w roku 2022. W przypadku warzyw szklarniowych sytuacja może wyglądać trochę inaczej, biorąc pod uwagę to, że naprawdę możemy być świadkami ogromnego zalewu warzyw tak naprawdę ze wszystkich stron, Hiszpania i Północ Afryka, które będą próbowały sobie odbić straty z początku roku. Pojawi się prawdopodobnie produkcja szklarniowa w Europie, czyli Holandia, Niemcy, Francja, Polska będą walczyły o tego konsumenta i naturalnie te ceny będą niższe. Tak więc perspektywy są całkiem pozytywne. Pamiętajmy oczywiście, że nadal jesteśmy w obliczu dość wysokich poziomów inflacji. W przypadku samych warzyw i owoców te wzrosty cen nie są aż tak duże, ale nic nam nie mówi, że nie będą one też znaczące w najbliższych miesiącach, czy tak naprawdę do końca tego roku. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym Pude na glisonarze.